Come on. Co tam się dzieje? Tu się coś zablokowało. Ponieważ chlebek chce wrócić. A nie może. Ten musi zjechać na... Serio? To będziesz musiał jeździć chyba drugim peronem w takim razie. Zatrzymywać się na drugim peronie w tym sensie, nie? Tutaj nie mogę na drugim. Dlaczego? Sprzedaż cegieł. A tu, okej. To na drugim. O. I to wypali teraz, nie? Powiem tak, że tych cegieł powinno być więcej, no bo one tak... No powinno być ich więcej według mnie. Mało ich wozi. Szybko się rozpędzę. No nawet. Dlaczego tak mało produkujecie? Cały czas macie, kurde, magazynowanie duże. Przesyłka, no. Bridge... Do Easy Call jest na 100%. Do Bridge Nord... Transport jest niby za słaby. No, warto by było to zrobić może na 2 pociągi. No albo nie wiem, no. Dziwne. Jak dołożę wagonów, to wcale to nic nie zmienia. O właśnie, bo tego chciałem. 125 jeździ, ej. Jakbyśmy go postawili tutaj, między tymi 2 miastami, to by pykło, nie? To by pykło, według mnie. Bo tutaj trzeba jeszcze zrobić coś takiego. Tory. Cyk. Cyk. I trzeba tu zrobić peron pasażerski. Okej. Platforma pasażerska. No i teraz tak. Tory. Stąd. Jechać na... O właśnie. Tu jest minus w takim razie. Te tory będą wjeżdżać na ten peronik, a te będą wjeżdżać... Znaczy na ten tor, a te na ten. Okej. I teraz tak zrobimy. Ty masz tu czekać. Może inaczej. No dobra, nie. Musi być chyba. Dobra, tu niech będzie. Teraz tak. Czemu ty miałbyś czekać przed tym? Dobra, póki nie mam pomysłu dla tych tutaj, nawet nie będę tego stawiać. Na razie niech tak będzie. Okej, i wy będziecie śmigać tutaj. Czekajcie. No bo musimy jeszcze to postawić. Może być w tym miejscu, nie? Okay. Naprawdę te tory są nieprofesjonalne, no bo ja w sumie nie mam pojęcia, jak się je powinno stawiać, ale jakoś to działa, no. I o to chodzi. Okej, platforma pasażerska. Teraz będziesz miał jaki, kurde, zespół trakcyjny, skaczki. Kurde, ty to wszystko masz tutaj już. Lotnisko, tam. Nadal rośnie. Liczba mieszkańców. No dobra. Ale zrobimy tak. linie. Teraz co to będzie za linia? Nie ma to nic ciekawego, szczerze mówiąc. To 0,5 3 6 Powinien to trochę inaczej posegregować, szczerze mówiąc, ale na razie się tym orientuję. No to myślę, że może tak być. No i będą tu ludzie przysyłani z kaczki do nieznanego na razie miasta. Kaczka najlepsze miasto. Litr pomidorowej. O nie, co za strata. I teraz tak. A to jest szóstka. A to jest piątka. Transport między miastami. TMM, tak powinienem to nazwać. Tutaj też TMM. Będzie kaczka. Berid. No, trzeba dać komuś. Ktoś, kurde, jakby był chętny, to by było super na nazwanie tego miasta swoim nikiem. No mi to trochę tu nie pasuje. Tak, ten. I teraz tak, bo musisz tutaj jeździć z peronu numer 1. Aha, tak jest oznaczone numer 1. Ale tutaj na peron numer... No, też 1 w sumie pasażerski, to jest 1. Okej. Teraz musimy kupić pociąg, a raczej zespół trakcyjny to się nazywa. Cyk. I będzie tam śmigać. Nie ma trasy do przystanku, no wiem. Ale ugryzli. Tutaj. Trzeba to niestety tutaj jakoś połączyć. Okay, że to jakoś tu się łączy, to jestem zdumiony tak naprawdę, ale niech będzie. Jak to? Nie ma trasy. Aha, bo to jest tak. Czaję. Głównie z tym był problem. Teraz kaczki małe, kaczki duże, kaczki nowe, kaczki stare. Ale czekaj, coś było chyba tu z dzielnicami. No bo na przykład tutaj Highfield Road, ulica się chyba jakoś nazywa. Jeszcze nie wiem jak. Że nie ruch. Mamy Kingsway na przykład. Church Road. Miejsce docelowe. Wykresy. No nie wiem, nie ma tu nazw ulic. No do Hykliego ile jeździ? Do sklepu i do pracy. No, z Hykliego też tutaj do ciebie, kurde, góra chętnych, a samoloty słabe. Muszę ci rondo tam zbudować też jedno, ja już mam 2. Dobra, co tam na minusie jest? Sprzedaż cegieł. Gdzie wy sprzedajecie te cegły? Tutaj. W tym mieście. Rozumiem prędkość 120 km. A, zasuwa twoja maszyna. Nówka, ale śmiga ładnie. Ej. Panie. Ładna maszyna. To taka SKM-ka, nie? Patrzcie. Tu... A, bo to jest ściana. Tu są drzwi zamknięte, a tu otwarte. What the fuck? Okej. Okay. Dziwne. Tylko jak się patrzy przez drzwi na... A, tu też są za... No, dziwne. Jak przez te drzwi się patrzy na tamte drzwi, to są, ale wszędzie nie ma. Serio? Tu siedzi 2 gości z jednej i z drugiej strony? Co jest? Dziwne. Okej, czy są pasażerowie? Ale brzydko jest w środku. O kurde. Brzydko jest w środku. Wsiadać, wsiadać. I... nikogo nie ma, kurde. Ale przyzwyczają się ludzie. Zaczną jeździć, nie? Zobaczmy, jak szybko się będzie rozpędzać. 50. W ogóle to się dopiero zamyka, on już przejeżdża, nie? Zdecydowanie za późno. I teraz się otwiera. No. Rozpędza się. To był luster. No możliwe, możliwe. Jakaś ściema, że to pociąg, nie? Tak w ogóle. To jest autobus, ten normalny. Ale ze słowa ładnie, jest to 16. No to będzie szybko robić tą trasę. Że nikt nie chce na razie nią jeździć jeszcze. A, czekajcie. A to też jest ważna rzecz. Tutaj. Tutaj przede wszystkim. Najpierw. Musimy to skonfigurować i zrobić pasażerski. Pasażerską część. Niestety komuś dom usunę. Okej. A teraz tu jest taka trasa u ciebie. Nie wiedział, jak ona się nazywa. Transport w kaczce. Pod 8 jest? To dziwne. 6. Dajmy to pod 6. Cztery. I teraz tak, zarządzaj linią, bo musimy dodać tutaj stację. Tylko teraz jedziemy tak tu. No to nie, to trzeba wszystko pousuwać. To jest źle jakoś. Okay. I teraz tak, stąd tu. Tu i tu. Nie ma tych torów dla tramwaju. Tutaj jeszcze. O to chodzi? Narzędzie pasa autobusowego. Okej, no teraz się miga to. Czy coś pominąłem? Chyba nie. Dobra, tutaj jest git. Teraz tutaj trzeba zrobić jeszcze. Tu skonfiguruj pasażerski. Okej. I teraz tak. Skąd przyjechało? A, z kaczki aż przyjechały te. To będą jeździć autobusy. Nie będę na razie to kombinować. No, zrobimy tak. I teraz tak. Do dzielnicy mieszkalnej bardzo trzeba jeździć. Nie? Czyli jeden będzie przystanek tu. Drugi tu. I tu połączymy te ulice. Ale tym połączymy. Trochę krzywo, ale może być. No i teraz tak. Nowa linia. 065 transport w... No nie chcę nazwać tego miasta jeszcze. Jeszcze nie mam nazwy dla tego miasta. Tu. Tu. I tu. Okej. Autobusy stąd przyjadą, nie będą tam kombinować. To jest zajezdnia drogowa. Cyk, pasażerskie. 2. No i jazda. Zasuwać tam. Tu potrzebuję żelaza, kurczę. Tu potrzebuję żelaza, ale nie mam skąd. Chciałbym jakiś pociąg tutaj ogarnąć. Albo samolotem. Ej, a jakby te statki przypływałyby tutaj, przywożąc stal, ale zabierając żelazo, to jest jakaś myśl. Chcielibyśmy to skonfigurować. Dostawić cargo terminal, niestety tutaj troszkę dalej. Cyk. Czy mamy połączenie tego z tym, to działa jakoś wspólnie? Nie wiem. Ja tu postawię jakiś skrót drogowy. Nie wiem. Niech będzie na razie tak, zobaczymy. Nie wiem, wiecie co? To jest chyba za daleko. Coś mi się wydaje. Skonfigurujmy. Main building number 2. Będzie tu. Teraz tak. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ok, mamy połączenie. Nice. Cargo terminal. Bliżej, żeby stało. Ok. Teraz tak. Te samoloty potrzebują żelazo. Skąd ja żelazo mogę brać? Stąd. Kopalnia żelaza. Mogę brać też stąd. I tu jest dużo tego żelaza, szczerze mówiąc. Odcinki Kapitana Bomby, a nie oglądałem, szczerze mówiąc. Niestety nie oglądam. To patrz, jakbym postawił tu lotnisko. Mogliśmy do Stalowa transportować się też z tymi towarami. To by było mądre. Powiem szczerze. No to by było mądre. Co to? Transport Fever, taka city building bardziej niż no, o transporcie, że tak powiem. Całkiem przyjemna gierka na wieczory. Trzeba troszkę posiedzieć tu i kombinować. 65 wozicie, no mało. Mało. No muszę, kurde, to żelazo skądś samolotami tam przetransportować. Może Andzia, chcesz miasto jedno, żeby nazwać twoim nikiem, bo mamy jedno akurat, które niedawno zaczynamy rozwijać. Większość widzów ma swoje miasta. Mamy miasto do nazwania tutaj. 200 mieszkańców i zwiększa się. Jest bardzo fajny ten pociąg tutaj szybki. O, śmiga już tutaj. Wait, what? To nie ten. Ten wozi cegły. Ten tutaj. O, na razie ma wozić ludzi, ale jeszcze nie ma. Nie ma ludzi. Okay. Czy tu jest na końcu taka rzecz? O, jest, na szczęście. Okej, pasażerowie się zbierają. Już autobusy też zaczną niedługo jeździć, jak dojadą. Na razie jadą 2. Piętrowe one są. Ej, całkiem fajna maszyna. No w ogóle niedźwiedź biegnie. Nie oglądają tego w sumie. Każdą maszynę oglądamy, ale każdym razem. Ładny autobus, nie? Bo to jest dopiero rok 1936, także powoli do przodu. No ale tu bym zrobił ten samolot. Tak naprawdę. Ale tu miasto się rozwinęło mocno. Na samym paliwie się tak rozwinęliście? Nieźle. Powiem szczerze, że nieźle. Teraz zobaczymy. Tu mam jeszcze tą stal. Ale ona jest cała transportowana. Tutaj. Jak z tym węglem idzie. Czekajcie, węgiel tędy jeździ. 315, no nawet cały ten pociąg się nie wcisnął. Już do Hykliego leci. Gdzie jest ten samolot? Co jest? Co tu się stało? Chciałem... Serio się jeszcze wznosi do góry? Ja tak dziwnie lata. Słaba ta piosenka. Tyle razy się jej nasłuchałem. Najmniej 21, 22 piosenka. Może być. Cegłeczki są. Są rozwożone. Jeszcze, żeby ludzie tutaj chcieli, kurde, jeździć, to będzie dobrze. No ale miasto szybko się rozwija, 217. Czy niedawno chyba było tu 140. Co tam w kaczce słychać? Jak to wygląda? Produkcja jest na maks, przesyłka jest słaba. 100% niby idzie. Przesyłka, czyli co? Czyli nie ma komu sprzedawać w tym sensie? Tak to działa? 3 miasta operuje na tych cegłach i dalej tak dużo zostaje. No Eton moglibyśmy, to miasto takie trochę jest za dupie. Tam to nic zbytnio nie chodzi. Tutaj też na 100%. Nie, to są dostawcy, konsumenci. W kaczce jest na 95%. Dlaczego tak tak dziwnie? Czyżby gdzieś chlebek nie dochodził? Nie, no nie ma szans. Tu chlebek. Nie, no wszędzie dochodzi. Przecież to i to. No dziwne. Dla mnie. Dla mnie trochę dziwne. Dobra, w takim razie robimy tą akcję chyba z tym. Stalo. W ogóle kapitan ma 2 miasta. Trzeba mu jedno zabrać. Ja bym mu to miasto zostawił. A tamto bym mu zabrał, tamto stalowo. Kurde, korek się zrobił niezły. Dobra. Najlepszy pomysł to jest tutaj tą stal robić, nie? Stąd, znaczy to żelazo stąd brać. Teraz tak, jak postawię lotnisko towarowe, trzeba to jakoś mądrze zrobić. Lepiej byłoby chyba tak. Albo wiecie co? Nawet tak. O. Zobaczymy. Czy teraz jak doprowadzę tutaj drogę, czy będzie ona mi tu ładnie działać? Nie, nie będzie. Kurczę, za daleko? Naprawdę? lotnisko. Tu aż bym musiał postawić. Do tego Stalowa to będzie kawał drogi dla nich, naprawdę. No to jest kawał drogi. No nie ma wyjścia. Chociaż żeby jedna rzecz tutaj była automatycznie dostarczona, to będzie nawet na plus, nie? No dobra. Zrobimy tak. Dobra, niech będzie. To jest towarowe. Będę potrzebować tutaj coś takiego jak stacji ciężarówek. Dodam gdzieś w tym miejscu. To trochę źle postawiłem. Można było to zrobić lepiej. No, come on. I można to wtedy tak połączyć. Dzięki czemu tutaj mogę postawić taki towar w tym miejscu. I można to poprawić jeszcze. Okay. No i teraz tak. Trzeba tu zrobić linię. Nowa linia. Jak to teraz nazwać? To jest linia, która będzie miała dwie funkcje. Naprawdę. Bo będzie dostarczać towary. Dobra, czekajcie, na razie to zrobimy. Tutaj, gdzie to jest? Nie, to źle. Tutaj. No właśnie. Trochę na krzyż to lotnisko, ale trudno. I będzie tak. Zero siedem, 9, sprzedaż w Stalowo i dostawa do Stalowni Żelaza. Ok. Da się to powiększyć? Chciałbym mieć też większe. Nie da się. Dobra. Samolot. A, ja tu hangar postawiłem niechcący. Ale nie chcę, żeby to był hangar. No wiecie co, może niech będzie. No. Tymczasowo niech będzie. Towarowe. To są niby lepsze. 3 myślę chyba na razie stykną. Czy to będzie tak działać teraz? Stal się zaczęła tu ładować. Na razie to jakoś śmiga, nie? Zobaczymy. Gdzie ty lecisz? Dobra, wracaj. zabierać ze sobą stal. Przez to, że on sobie poleci. No a ty też, kurde. Gdzie wy lecicie? I oni tu wracają. Zabrać towar, nie? Czekajcie. Trzeba nowy przystanek zrobić. Chyba. No, jak nic. Towarowy. Przystanek. Wtedy jeden budynek idzie out. Tutaj będzie on. Zabrałeś towar? Zabrałeś, dobra. Linie 0,7,9 i pół rozłożenie w stalowo. Cyk. I patrzcie teraz. Dodaj stację. Cyk. Kup pojazdy. Ciężaróweczki. No właśnie, ciężaróweczki. Mamy nowe. Są droższe w ogóle. A są szybsze coś? Mają lepszą pojemność. Aha. Myślę, że 3 wystarczą, szczerze mówiąc. Co to jest? Jakiś pociąg dziwny. Pociąg dziwny, elektryczny. Chyba. Zobaczmy. Elektryczny. To ciężka 6-osiowa lokomotywa elektryczna przeznaczona do transportu towarowego, nosiła nazwę niemiecki krokodyl. No fajnie, ale ona jakaś super nie jest mi potrzebna. Ale jaką siłę ma, Nie, bo tak ciągnęła jakiś kurde niezły ten. Ale to ja potrzebuję tych wagonów jakichś dobrych tak naprawdę. Wtedy będzie miało to sens, a tak to co zrobimy? Cały czas te wagony stare są. Za szybko nie pojeździmy. Za mało stali. Tylko 7 zabrał. A, bo to jest do kapitana. Jak mało? Dziwne. Dziwne. No bo tak naprawdę to powinienem też patrzeć na to, że te wagony mogą wozić w jedną i w drugą stronę, nie? Te rzeczy. Dobra. Dobra, widzę, że już tutaj naprawdę kiepsko się niektóre pojazdy trzymają, więc tutaj podmienimy cyk na nowe, że też nie będzie ich potrzeba aż tak dużo dzięki temu. Jednego sprzedamy. Dwa sprzedamy. Myślę, że styknie. Dobra. Sprzedaż cegiełek. Naprawdę tak słabo te cegły tu idą? Czy tu jest coś nie tak? Nie, no jest dobrze. Nie wiem, co z tym miastem. Jakieś drętwe miasto nam się tu trafiło. Okej, Gdzie wam te pojazdy są tak bardzo złe, mówicie? 47 lat jakiś pociąg. Bardzo źle. Tramwaje są w bardzo złym stanie. O diabła. No macie tam, macie jeden tramwaj, to macie ten nowy już. Że wy i tak na minusie, chyba tam jesteście cały czas. Statystyki stacji. Przeciążenie. Dobrze, dobrze. Chyba nigdzie nie ma jakiegoś przeciążenia stacji. Statystyki miasta. Dobra, zobaczmy. Tramwaj numer 3. W Czarnobylu. Tak słabo sobie radzi? Dlaczego w Czarnobylu aż tak słabo sobie radzi tramwaj? Że nikogo nie wozi. Bo jest tu niepotrzebny. Tak? Za dużo ich tu. Co my tu mamy? U kapitana pojazdy. To są u kapitana. Możemy już chyba wymienić je na te nowsze autobusy. Chociaż... na te. Okej. Okay. Może na to sobie je obejrzymy. No też jest cały czas na minus to wszystko. To jest... nie miałem ich wcześniej. O, tu Mercedes jest. Panie. Mercedesem można się przejechać. Dobra, poprawiamy stan pojazdów. Co my tu mamy? Sprzedaż cegieł w kaczce. No wymienimy tutaj na nowiutkie. Cegłeczki. No to muszą być te wtedy. Okej. Okay. Co tam jeszcze mamy? Sprzedaż chleba. Też tak słabo. Proszę bardzo. Co tutaj mamy? Te paliwa, oni jeszcze na tych starych operują, naprawdę? Sprzedaż... ale czekajcie, to jest sprzedaż paliwa? Co one wożą? To, okej. Okay. Cyk. O panie. Teraz to zaszaleliśmy trochę. Trzeba się przyjrzeć, czy nie trzeba ich trochę tutaj się pozbyć. Jeden. Tu w ogóle chyba jakoś tak zbyt dobrze operowały. Dwa. Okej. Myślę, że na razie styknie. Co tam jeszcze macie takiego złego? Sprzedaż chleba w kaczce. Też słabo. No to też wymienimy. Wiesz, kurde, w kaczce już tam stare te... 47 lat jeździ. Dostawa do tego... to jest jedna z tych. No też wymienimy, też. Okej, okay, to są te. Teraz tutaj. Tu są jeszcze te stare? Tak, tu są te bardzo stare. O panie. Takie bardzo, bardzo stare tutaj są. Czekajcie, ten 5, ten tak, mało tego towaru bierzecie. Trzeba wam trochę to zmniejszyć. Produkcja jest tutaj na 100. Tak, na 100, czyli one już więcej tego nie ogarną. Okej. Okay. Na razie tak. Myślę, że styknie. Może tutaj zrobimy jakąś drogę w sumie. O. Ja powinno styknąć, nawet lepiej. Będzie śmigać. O, będziesz jej używać? Będzie. Ty po co tam jedziesz? I chyba zawrócił.